Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechal... Piechal. Jaki kurwa początek. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechal, to jest Grand Theft Auto Online, odcinek 222. O, shit, sporo tego, naprawdę sporo tego i cieszy mnie naprawdę, że jeszcze większość z was to ogląda. Jeszcze wręcz, kurczę, domaga się GTA Online, kurczę, jakby to był trzon mojego kanału. W sumie dla większości z was pewnie tak jest, ale kurczę, ja tu dalej bawię się przednio. Mimo upływu czasu, już minął, kurczę, rok od premiery. Takie jaja. Dobra, online, akcje, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, spróbujemy. Zrobić te, które nie udały się w poprzednim odcinku, albo tych, których po prostu jeszcze nie spróbowałem. Co jest grane? He? Jak to? Moment, zaznaczone. Kurczę, chyba coś nie tak kliknąłem. Mam nadzieję, że nie tak kliknąłem, bo coś mi się nie wydaje, żeby ich tutaj nie było. No właśnie. Tak, to próbowałem. Supercar Mega Stancji 1 jeszcze pozostaje. Tylko fajnie byłoby, obrazek się wczytał, bym się nie obraził. Moment, nie, tego nie było, ale znowu Other Recommended. Dobra, zobaczymy, czy tego przypadkiem już nie graliśmy, ale... Trzymajcie kciuki ze mną, żeby się udało, żeby gracze przyjęli zaproszenia. Ustawienia, jak się zaraz pojawią, pewnie będą klasyczne, czyli bezdotykowe, ale cholera właśnie, a może tym razem. Włączmy dotykowy, jeżeli będzie możliwość. No, kurczę, korci mnie to bardzo. Bardzo mnie to korci, chyba włączę. Jeżeli będzie taka możliwość, dobra, zróbmy tak. Jeżeli będzie taka możliwość, to włączę. Nie, o, tu nawet nie ma wyboru, czy bezkontaktowy, czy kontaktowy. Świetnie. Dobra, pozostaje zmienić tylko radio z punktu do punktu. Super samochody, południe, ładne. Tak, wszystko się zgadza, jedziemy z Toksem. Nie ma co zacierać. Trzeba odcinek, kurczę, rozpocząć należycie. Dobra, wyślij zaproszenia, okej. Okay. Teleporcik do przyszłości. Kurde, o! Jest Piotr. 21, na 24 levelu. Spokojnie, koleś, jeżeli dołączysz i zostaniesz, to wystartujemy w dwójkę, jeżeli taka zajdzie konieczność. Dobra, kochani, wygląda na to, że będziemy mieli dwóch śmiałków. Oprócz mnie, uczestniczących w Supercar Mega Stancji 1. Dobrze, ja robię co znowu. Mam nadzieję, że uda się jak w poprzednim materiale, gdzie byłem pierwszy. Miałoby rację. To byłoby godne rozpoczęcie odcinka, bo później pozostaje jeszcze przetestować Deathmatch, który się nie udał. I chyba jeszcze dwa wyścigi zostały tylko. Other Recommended. Tam wolę TT. Spróbujmy tym. Muszę się przyzwyczajać, bo przyzwyczajam. Bo przypominam, że dalej zbieramy na ten samochód, kurde. Ale raczej nie uzbieramy w tym tempie. Nie, ale po obronie magisterki naprawdę to będzie troszeczkę inaczej wyglądało. Mam nadzieję, bo może już się pojawi własny kąt. Należyta pensja, kurczę, nowe gry, wreszcie. Już nie kody na 48 godzin kupione na Allegro za złotówkę sztuka, żeby wam nagrać jakiś materiał z GTA Online, tylko abonament na rok z góry opłacony. To będą piękne czasy. No chyba, że inne opłaty mnie zeżrą. Totalnie jedynym dodatnym atrybutem przyszłej sytuacji będzie tylko to, że będę własny kąt miał. Ale dobra, to znaczy i tak dużo, bo tyle, że będę mógł nagrywać, kiedy będę chciał, kiedy będę miał czas. A niekiedy będzie okazja. Dobra, ale koniec o tym. 3, 2, 1, go! Turbo! Turbo lara! Ej, co? Wow. Moment. Czy Entity miał problem z przedarciem się przez krawężnik? A i nisko zawieszone autko. Dobra, widzę, ci posłuchali autora. Ja nie posłuchałem, żebym teraz nie musiał kary zapłacić za to. Oj, sorry! Ale tu się walczy o pozycję, kiedy jest dotykowy wyścig, a nie bezdotykowy. Okej... Okay. Padacie tutaj, tak? Ale mnie podbił, ale żebym to wylądował... Nie, tak, nie! Kurde! Szlak! Starczyło wylądować na kółeczka, Piechol, tylko na kółeczka. A teraz gdzie jest ten checkpoint? Gdzieś daleko w polu, no proszę bardzo. A tamtemu udało się przeskoczyć, teraz właśnie ciśnie do przodu, zostawiając nas daleko w tyle, niech to szlak. Dobra, teraz jest pięknie.
jest pięknie, jest idealnie. Kurczę, on też wylądował, niedobrze. To akurat mi się nie podoba, ale... Tunel aerodynamiczny jest obecny. Delikatnie go przepchnąć. Delikatnie tylko, zobaczymy, czy samochód jest szybszy. O, shit! Wow, co to było? I czemu ja zostałem tak z tyłu? To było akurat niesprawiedliwe, myślałem, że wszystkim się tak przycięło. A to wygląda na to, że mi się gra spauzowała w trybie online na sekundę bądź dwie. Dobra, minimy go. Tego też. O, shit. Moment, czy ja coś pominąłem? Cholera, tak, chyba tak. Cholera, czemu tu? Czemu to jest tam na górze? Jak ja mam tam wjechać? Nie, nie, serio, serio, stop. Jak ja mam tam wjechać? Jak mam tam wskoczyć? Jakiś pomysł ktoś ma może? No dobra, moment, to wskazuje, że mam jechać tutaj, okej. Okay. To jest nade mną. Takie coś. Dobra, obróć! Kurde do kitu. Dobra, jeszcze raz. Tamci już są naprawdę daleko z przodu. Kurde. To znaczy, przyzwyczaiłem się w poprzednim materiale do mówienia daleko z tyłu. I tak zostało. Niesłusznie. No, bo aktualna sytuacja nie wskazuje na to, żeby to miało być słusznie powiedziane. Dobra, ale teraz chyba dobrze. Obróć, tylko obróć. Dobra, no nie... ale checkpoint. Checkpoint zaliczony. Dobra. Mogło być lepiej, ale nie jest karygodnie. Nie jest źle. O kurde, dobra. No ale nie na dziób. Dobra, pięknie. Jest szansa, żeby do nich dojechać. Tylko teraz nie mogę zmoczyć tutaj, kurczę, na prostej drodze. To po prostu jest niedopuszczalne. Okej, przeskoczyć trzeba. Na pewno, nie wydaje mi się. Na pewno, że nie mogę tam cisnąć. Po prostu dołem, ale okej, coś tam ominąłem też dzięki temu. Więc nie jest źle. Okej, dobra, widzę rampę, to będę na nią wjeżdżał. Okej, chyba przedobrzyłem nawet. Albo nie. Idealnie prawie. Dobra, da się tam bez wjeżdżania tyle zahaczyć tylko. Dało się, dobra, pięknie. Zaoszczędzone pół sekundy na zawracanie. Albo nawet dwie, jakby mnie za bardzo obróciło. Gdzie w prawo? Aha, tutaj po prostu. Okej, dobra. Oj, shit. Koleś już zdobył pierwsze miejsce. To gdzieś tu będzie wyskok. Wyskok kończący pewnie. Wyskok ostateczny. No, dobrze się wybił. Dobrze. Okej, nie zjeżdżaj z dachu, Pięknie. Jestem pierwszy? Co? Jak to? Znaczy, super, ale jakim cudem? Nie, dobra, tu nie zmoczyć tylko, piecholno, kurde, proszę cię. Okazja się taka trafiła. Nie. No, dobra, spokojnie, nie, przestraszyłem, że tam jest dziura. Ale nie wierzę. Faktycznie się udało? Nie. No niemożliwe, że jestem pierwszy, no ej. Ej, faktycznie jestem, bo oni jeszcze skaczą tam na górę. No dobra, ten będzie już drugi, więc długo nie będziemy musieli czekać. Ej, powtórkę? Szczerze? Kurczę, zagrałbym sobie powtórkę. Czemu nie? Ale zobaczymy, jaka będzie wola tłumu. Oj, tutaj troszeczkę mu się nie udało. Delikatny unfall nastąpił. Unfall, czyli stłuczka, kraksa po niemiecku. Przynajmniej tak myślę, kurczę. No inaczej, angielski okej. Mam dobrze obczajony. Francuski delikatnie. Hiszpański delikatnie. A niemiecki, no dobra, też delikatnie, no był w szkole. Parę lat, ale nie uczyłem się zbyt... powiedzmy, intensywnie tego konkretnego języka. Uważałem wtedy mylnie, że wystarczy mi jeden opanowany do perfekcji praktycznie. Jeden oprócz swojego oczywiście, ojczystego. No, a tutaj widzę czasami w komentarzach, że nawet z tym czasami są problemy. Z ojczystym językiem, no kurczę, no ale co zrobić. Jeszcze przecież niektórzy mają po prostu po tyle lat, że mogą sobie pozwolić na takie błędy ortograficzne czy inne. Bo ta wiedza przyjdzie z czasem po prostu. Trzeba cierpliwie czekać, aż w komentarzu pojawi się komentarz od osoby, która trzaska błędy ortograficzne nagle, bez błędów ortograficznych. No i wtedy pozostaje tylko cieszyć się i klaskać. I super. Tak samo jak Superlamy teraz za to, że zajął pierwsze miejsce. Ha! Dobra. Zentorno. Kurczę, ja bym Zentorno na pewno był ostatni tutaj. Na pewno bym był. Szwecja. No a powtórka? Jeżeli taka jest wola tłumu faktycznie.
No nie, na pewno nie walka o przetrwanie, koleś. Na pewno nie. Mam co prawda granatnik. Już by sytuacja wyglądała diametralnie inaczej, ale i tak nie. Już wolę zagrać to samo. Bo było naprawdę zacnie. Ale potem pozostaje chyba jeszcze tylko dosłownie deathmatch i jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Nie inaczej, no kurczę, wybaczcie, że gram jeszcze raz to samo. Wiem, że powinienem zadbać jakby o większą dywersyfikację materiałów, o większą różnorodność akcji w samym odcinku, no ale kurczę, mi się podobało, no ej. Zróbmy coś takiego, co mi się podoba też. Nie, żartuję, żartuję, cały czas mi się podoba, cały czas. Ale myślimy więcej zaproszeń, bo im więcej osób, tym lepiej, naprawdę. Więc co prawda z tymi dwoma dodatkowymi dobrze się jeździło. Fajnie by było jednak, jakby jeszcze pojawiło się takich osób więcej. Proszę bardzo, Paper Salmon 182. Dołącza kolejna osoba. Pytanie teraz, jak wysoką rangę ma. No. Czyżby na poziomie... O nie, dobrze, jest 50. Ale dalej ja jestem najwyższym tutaj zakapiorem. Kolesiem z najwyższą rangą. Ale szczerze poleciało coś mało tych zaproszeń. Zaproszenie zostało wysłane. Czemu nie zostały wysłane? A, teraz nagle. Pozwólcie, to jest ryzykowne. Ale przedłużę czas. Tylko nie odchodźcie, to jest 30 sekund, już dalej się nie da, serio, kurde. Zostańcie, please, pretty, please, nie, nie odchodźcie. No dobra, już chyba wytrzymali. No 20 sekund to mogą poczekać już. Jeżeli nie odpadli w pierwszych kilku sekundach, to jest małe prawdopodobieństwo, że teraz mieliby odpaść nagle. Bo są tak samo bardzo schapani na grę jak ja. Pozostało tylko 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I jedziemy z tym koksem, tylko oczywiście najpierw trzeba uruchomić sesję. Nie, come on. Nie, dobra, pad już przygotowany, spoczywa w moich dłoniach. Palce rozgrzane, moment, zobaczymy, czy będzie słychać szczęknięcie kosteczek. O kurde, tak. Ale to już jest przypadłość po prostu. Raz, że bramkarza, a dwa, że gracza. Gracza konsolowego, który gra na padzie. Gdzie jest moje entity? Jest moje entity. Jest potwierdź, jest kontynuuj. Postawmy 700. Salucik w waszą stronę. Kochani, gotowi do akcji. 10 sekund znowu, ale już podarujemy sobie obliczanie teraz. Okej, wczytywanie jest, dobrze. Supercar Mega Stunts 1. Mapka, która piechołowi bardzo przypada do gustu. Połączenie wyskoków z normalnym wyścigiem. I niektóre wyskoki zagadkowe, zwłaszcza tamta półpętla. Tylko, że teraz już wiem, co jest grane, więc już się na to nie nabiorę. Już tam nie stracę cennych sekund. Ale mnie przepychają. Już na samym początku. Ale tylko dlatego pewnie, że wmontowali się w mój tunel aerodynamiczny. Wow, ci tutaj naprawdę chcą mi chyba pomóc, albo niekoniecznie, właśnie. Dobra, hamulec, delikatnie, spokojnie. Bo to jest parę zawiasów jeszcze przed pierwszym wyskokiem, kochani. Oszczyt, nie zaczepiaj się teraz, proszę, we mnie. Nie jak wyskakuję, nie jak lecę. Dobra, powinno być dobrze. Będziemy z kraksy. Kurde, nie wierzę na ta ręka! Shit! A jak inaczej miałem lecieć? Leciałem dobrze, w sumie kurczę, jakbym ją zauważył wcześniej, może bym to jakoś skontrował, coś. A tak to jestem trzeci i znowu trzeba nadrabiać. Cholera, no, a myślałem, że teraz będzie lepiej. Po prostu lepiej. Ej, nie uciesz za wolno. Nie, dobrze, nie otarnia? No i pięknie. I świetnie. Wyścig kontynuujemy dalej. Ale moment, ktoś tam odpadł dwa razy na tym samym? Jak to jest możliwe? Przecież to nie jest trudny skok. Mi się udało, też nie udało przypadkiem. Bo ten schok był dobry. Tylko latarnia niestety przeszkodziła. Czyli oznacza to równie dobrze, tyle lepiej, choć ten schok wcale nie był aż taki dobry, jak myślisz? No, koleś, takie tam ostre ścinanie zakrętów? To ja rozumiem bardzo dobrze. Też tak robię. Bam! Ja byś potrzebował wskaźnika, gdzie trzeba jechać. Dobra. Tutaj, żebym nie zmoczył, Okej, chyba jest dobrze. Cholera, polećmy nawet tyłem. No nie! Nie, kurde! Nie! Zapomniałem, że wtedy jest odwrócone sterowanie, że przód jest do tyłu, tył jest do przodu, góra jest dołem, dół jest górą. Kurcze, bladę! I trzeci. No i ścigamy czoło stawki. Cały czas. Niezmiennie. Cholera, dobrze poleciałem? Tak, ale teraz naprawdę trzeba obrócić tak, żeby on nie eksplodował, chociaż... Dobra, kit może być tak.
Nawet może być w ten sposób, nie obrażę się, bo tu starczy nawrócić i już skaczemy dalej. I kontynuujemy wyścig, no chyba, że latarnia znowu. No, już myślałem, że znowu będzie mi przeszkadzała, no co za menda, nie? Sobie stoi w miejscu i tak przeszkadza, ale okej, dobra. Nie poddajemy się, ostatnio była dosłownie bliźniacza sytuacja, też byłem trzeci. Tylko, że wtedy trzeci to był ostatni. I jakoś dałem radę być jeszcze pierwszym, więc no, nie ma co się poddawać, nie ma co się poddawać. To jest i tak parę wyskoków, na których oni mogą zmoczyć, a mi, mam nadzieję, to się nie zdarzy. No bo ten jest chyba dobrze przeprowadzony. Tak jest. O, nie, na boczek delikatnie muszę. No, właśnie. Żebym znalazł się po dobrej stronie barierki. Po dobrej stronie murka. No, ale ty tutaj nie zarzucaj. Kurczę, tam widziałem, PES zdobyła pierwsze miejsce, już myślałem, że ja może. Jakimś psim swędem, no wypieprzaj, no koleś, idealne rozpędzenie się mi zmoczyłeś. Moja energia kinetyczna została przekazana tobie i teraz ty masz większe szanse, żeby tutaj coś ugrać. Nie, dobrze powiedziałem, dobrze. Kurczę, to troszeczkę gorzej. Ale cicho. No będę trzeci, niech to szlak. Kurde. Dobra, że on tu zmoczy. Gdzieś jakoś coś. Nie, skończył już, a jego szlak, no. Dobra, ale będę na podium. Chyba, że nie zdążę. W przeciągu 20 paru sekund. No ej, serio, to był żart. To był żart. Tyłem, cholera, pokażmy, że potrafimy. W dobrym stylu, pyk. Nie, dobra, to nie było w dobrym stylu akurat, kochani. To nie było w dobrym stylu. Ani trochę. No ale dobra, poczekamy na tego. Nie, nawet nie będziemy musieli, bo czas się mu skończył. Dobra, ale spróbujemy jeszcze, kochani, szybki deathmatch czasnąć tamten ze śmigłem. I skończymy ten materiał. I później pozostaje tylko chyba jeszcze jeden, dosłownie jeden wyścig, gdzie nie zagraliśmy. Albo to będzie właśnie ten, gdzie zagrałem w pojedynkę. Dobra, Piotr, gratuluję. Zasłużyłeś. Choć w sumie widziałem, byłeś w zasięgu wzroku. Więc jakbym nie zmoczył parę razy, to by mi się pewnie udało. Ale kurczę, wszyscy ci są tym Zentorno. Cholera, ja tym jeździć nie potrafię przecież nawet. Ale dobra, już tam trudno. Teraz, żeby nie ulec presji tłumu, uderzamy od razu w swobodną rozgrywkę. Bam. No, trzy razy z rzędu już nie. Dwa? Okej, to jest do przyjęcia. No nie, bo stop. Chyba, że grałbym pełen serwer, czyli 16 osób i wszyscy z ekipy. To wtedy możemy grać do upadłego. Póki nam się, kurde, nie znudzi. Tak długo. Ale tutaj z dwoma, czy tam trzema randomowymi gościami, to tak dwa razy starczy. To jest bardziej, tu bardziej chodzi o tor, a nie o ludzi, akurat w tym wypadku. Kiedy są obce osoby. Co to jest w ogóle napisane? Witaj w życiu na szczycie. Do kupienia nowe luksusowe apartamenty. Nie, dzięki, mamy dwie posiadłości, wystarczy mi. Co prawda jedną z tych posiadłości jest garaż. Ale dobra, mniejsza z tym. Online akcje, stwórz akcje. Zaznaczone deathmatche. AK-47 Windmill Chop. Tak jest. I liczę, że się tym razem uda. Trzymajcie kciuki, nie, serio. Ja trzymam mocno, ale boję się, że znowu strzelą kostki. A z kciukami trzeba być ostrożnym, zwłaszcza ja. Bo kciuki te mam, kurczę, skontuzjowane jak Holender. Może było pomyśleć, że od grania na padzie one będą wyrobione tak, że ja pierniczę, nie? Ale nie. Mimo tego, że są. Bo co prawda, jak, kurczę, zegnę palec, to wyskakuje taki mały, malutki bicepsik na kciuku. Nie, no dobra, żartuję, to nie jestem papajem. Nie. Ale dobra, stop, bo ja tu gadu, zupełnie inna gaducha, a tutaj po prostu trzeba tak, raz, tylko radio wyłączyć, zatwierdzić ustawienia, wysyłać zaproszenia i czekać. No, i teraz można podjąć gaduchę znowu. No nie, ale właśnie odgrałem na bramce. Kciuki są, kurczę, takie rozwalone. No i też jednak poważna kontuzja na brazylijskim jiu-jitsu, która pokrzyżowała moje plany trenowania dalej. Po prostu palec mi się już teraz, kciuk mi się nie zginia tak dobrze, jak powinien. Co mnie niestety nie cieszy w ogóle, bo musiałem przyzwyczaić się do nowego jak gdyby celowania. Już nie mam takiej 100% delikatności i płynności w prawym kciuku. No, więc troszeczkę gorzej mi snajpa od tamtej pory wychodzi, ale ogólnie w grze mi to nie przeszkadza jakoś tak zauważalnie. Widać po prostu w potyczkach z innymi graczami, którzy mają oba sprawne kciuki. O, ktoś dołącza. Jest więcej szczęścia niż poprzednio. Dołączę, mógł się odezwać, ale jeszcze na zielono nie jest. Nie, dobrze, już jest. Okej, dobra. Widzę, jest dobrze. Czekajmy, spokojnie. No niestety, koleś, który zreflektował się na ten deathmatch, niestety
rozmyślił się. Więc czekamy dalej, cholera jasna. I teraz już nawet timera nie ma w prawym dolnym narożniku. Holender. Ktoś tam odrzucił zaproszenie. No właśnie, to był ten, opuścił grę. Kurczę, pewnie mu się czas na grę po prostu skończył. Mama przyszła do domu i powiedziała: kurczę, Jake, why haven't you done your homework yet? Oh, mom, please, just 15 more minutes. Nie, no dobra. Ja, ale u was pewnie też tak jest. Po prostu, Franek, do lekcji, natychmiast, już! Później sobie pograsz. Jak zobaczę wypełnione ćwiczenia, zrobione zadanie domowe i napisane wypracowanie na język polski, albo tam rozprawkę. Zależy, co tam macie aktualnie. Nie, ale dobra, serio, nie wygląda na to, żeby ktoś to miał zaakceptować, więc cofam się. Nie w rozwoju, mam nadzieję. Nie, bo sorry, ja bym z każdym dniem się cofał coraz bardziej w rozwoju, to za parę dni już byłbym kompletnym debilem. Nie, to jest po prostu wynik mojego niskiego mniemania o swojej inteligencji. Dobra, ale wiecie co, w sumie jak patrzę na czas, kurczę, już chyba nie zdążymy zagrać kolejnej akcji, więc wiecie co? Polecę jeszcze ukraść klasycznie jakiś samochód i odstawię go do Los Santos Customs i na tym skończymy. Staram się utrzymywać formułę 20-minutową. Raz, że wasza uwaga jest też, powiedzmy, ograniczona. Choć oczywiście nie neguję tego, że są na pewno i wiem na pewno, że są osoby, które oglądają od pierwszej do ostatniej sekundy moje materiały. Więc no, chapeau w waszą stronę. Chapeau, czyli czapki z głów. To akurat z francuskiego, jeżeli dobrze kminie. No w sumie te wszystkie bardziej savoir-vivre'owe zachowania wywodzą się stamtąd. Kurczę, ale akurat to jest chyba najlepsze, co Francuzi dali reszcie świata. Nie, oczywiście tego samochodu nie będziemy dostarczać do LSC. Jest zbyt tani. Szukamy czegoś lepszego, ale co nie zmienia faktu, że możemy już kierować się w dobrą stronę. No, kurczę, ci powiem, to może się udać. To serio może się udać, tylko jeszcze troszeczkę. Może tak, może w ten sposób. Nie? No nie, to jest barierka. Nie, dobra, sorry, za długo. To już trwa po prostu za długo. No nie, ale to same mini. Same mini, no kurde. Może przy samym LSC mi się bardziej poszczęści, więc ustawmy należyty waypoint, żeby się nie zgubić. I uderzmy tutaj w lewo. No, tutaj, no sorry. Ale powinieneś przez to... A nie, sorry, tu na środku. Aha. Nie, myślałem, że ten krawężniczek maleńki, że ten maleńki próg jest tam problemem. Kością niezgody. Ale nie. Nie, jak widzicie, same padła przejeżdżają teraz obok mnie. Cholera, mogłoby nie wyznaczać tego waypoint. Nie, bo sobie w dalszym ciągu mi się wydaje, że po prostu jak gra wyłapuje, że ustawiłeś sobie waypoint, czyli tak de facto wie, gdzie chcesz jechać, to po prostu robi ci na krzyż wszystko. Na przekór. Żeby tylko wyszło gorzej. Nie, to też było gówno akurat. Dobra, to nie. Jedziemy jakiegoś następnego szukać. No tylko dalej pozostaje LSC zaznaczone, więc teraz może rozkminka ze strony gry, która przebiega mniej więcej tak. Dobra, ominął ten Los Santos Customs, bo nie było dobrych pojazdów, więc pewnie jedzie teraz do następnego, nie zmieniając waypointu i liczy, że znajdzie coś dobrego po drodze. A nie dajmy mu żadnego dobrego samochodu, niech jadą same padła. I to by się szczerze sprawdzało, moi kochani, bo patrzcie co jest. Tutaj jakieś mini kuperki, tutaj jakieś rzęchy. Tutaj co? Mini kupal, jaki rzęch? Tak kurczę, żeby zobrazować tylko to, co mówię. Tutaj znowu mini kuper i rzęch. Oj, nie, stop. To już nie był chyba rzęch. To już był chyba Saber. Jakiś American Muscle. Za to już dostanę więcej niż 2000. Jak najbardziej, tak jest, dobra. Więc trzeba zlokalizować szybko tylko spray na mapie. A w sumie wiecie co? Chyba wycofnę się do tamtego, gdzie pokazuję waypoint. Ale z klasycznym, znanym dla niektórym z was, teleportem. Ej, dobra, nie uwierzycie, ale nawet nie zadraśnięty jeszcze. Nawet nie draśnięty ten pojazd. Więc delikatnie trzeba wjechać. Zresztą dobra, zobaczymy, czy nie draśnięty. Bo czy będę musiał robić naprawy przed sprzedażą, czy nie. Ej, w ogóle kto jest nagrodą? Tam gdzieś w pobliżu się czaił. No dobra, ile za Albaniego Bukanera? Z kategorii muscle, kary. Nie, jak widzicie, naprawy nie ma, więc od razu przejdźmy do sprzedaży. Z racji tego, że naprawdę nie jest ruszony. 2800, no niezbyt dużo, oczywiście. No ale i tak więcej niż za niektóre tamte padła, które przejeżdżały nieopodal. Ej, daleko jest? Cholera, nie jest daleko.
3, dobra, pościg. Potrzebuję auta. Dobra, skasowałem mu światło stopu. Pewnie się obrazi, ale nic ponadto. Dobra, koleś, serio, jak już potrąciłeś, chociaż się zatrzymaj, wysiądź. Zobacz, czy ze mną wszystko ok. Nie? No to nara. To musiałem ci pokazać, że ze mną wszystko dobrze. Cholera, żeby on nie zdążył wsiąść do pojazdu latającego. Kurczę, już chyba tutaj leci. No na to wygląda, no. Ale dobra, moment. To nie jest powiedziane, że jeszcze się gdzieś nie rozbije albo nie wyląduje. Gdzieś w pobliżu. A może faktycznie jedzie. Gdzieś tutaj, dobra, moment, moment, to trzeba sprawdzić. No kurde, przez to się nie przebije. No, na ten potek muszę sforsować, chociaż no, super, dzięki. Chociaż tyle. Teraz tak, shit. Tam nie wiadę chyba, ale dać mi chwilę, bo telefon dzwoni. Nie, jednak telemarketer, już dzwoni z takiego numeru, że rozpoznaje, kurczę, jednak lata. Ale dobra, moment, 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 moment. Bam. No dobra, to nie było trafione. Dobra, to też. Okej. Okay. Nie, dobra, kochani, serio. W tym miejscu kończę ten odcinek. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, cześć.